Hejka! Staram się czytać ostatnio troszeczkę więcej i faktycznie uzbierało mi się kilka ciekawych pozycji, które przeczytałam. I pomyślałam sobie, że to jest fajny moment, żeby opublikować tego typu film, bo idą wakacje i myślę, że będziemy szukać różnych książek, należaczek nad basenem. I myślę, że sporo z tych książek, które Wam dzisiaj pokażę, się doskonale po prostu do tego nada. Także nie przedłużając, przechodzę do rzeczy. I co jest ciekawe, nawet mam dzisiaj część książek fizycznie, co mi się nie zdarza aż tak często. Ale zacznę od właśnie tych dwóch książek. O nich już wcześniej mówiłam w którymś vlogowym filmie kilka tygodni temu. Albo już dłuższy czas temu. W każdym razie wtedy jeszcze ich nie przeczytałam do końca. Teraz już jestem po lekturze obu tych książek, więc bardzo chciałam Wam o nich opowiedzieć. I zacznę od książki, która nosi bardzo przewrotny tytuł Królewicz Śnieżek. I to jest rozmowa Agnieszki Suchowierskiej z Wojciechem Eichelbergiem, z psychologiem, czyli dziennikarki z psychologiem. W zasadzie dziennikarki polonistki i to będzie istotne w tym kontekście. To jest książka, którą ja chciałam przeczytać tak mniej więcej od 10 lat. Miałam ją w rękach 10 lat temu, zaczęłam ją czytać, była pożyczona, musiałam oddać. W związku z tym został we mnie taki niedosyt. Autentycznie niedosyt tej konkretnej książki i bardzo chciałam ją przeczytać. Ona jest niestety bardzo trudno dostępna. Ja ją w końcu wyhaczyłam na Allegro, więc mimo, że kosztowała jakąś horrendalną sumę, to ją kupiłam. Dlaczego? Bo w mojej pamięci to była książka, która mi dała dużo do myślenia, ale jednocześnie miała bardzo lekką, przyjazną formę. I byłam mega ciekawa, jak to będzie przeczytać ją jeszcze raz po 10 latach. I teraz podtrzymuję, że dalej jest to lekka, przyjemna forma. Te rozmowy czyta się po prostu bardzo dobrze. Natomiast myślę, że przez 10 lat bardzo dużo się zmieniło w ogólnej świadomości, plus w mojej świadomości i dlatego jest trochę inaczej. O co chodzi? W ogóle to jest książka, która rozkłada i wywraca na lewą stronę bajki. Znajdziecie tutaj Kopciuszka, Królewnę Śnieżkę, Czerwonego Kapturka, Dziewczynkę z zapałkami, jakby bardzo dużo bajek, którymi jako kobiety byłyśmy karmione, jako dziewczynki byłyśmy karmione w dzieciństwie i które po prostu przechowują w takiej społecznej pamięci archetypy różnych sytuacji. I te bajki zostały wywrócone na lewą stronę, głównie pod kątem płciowym. I tak Królewicz Śnieżek, znaczy Królewna Śnieżka stała się Królewiczem Śnieżkiem, Śpiąca Królewna Śpiącym Królewiczem i tak dalej, i tak dalej. I jakby w lustrzanym odbiciu są pokazane wszelkiego rodzaju stereotypy, co mnie z jednej strony bardzo ciekawi i bawi, a z drugiej strony to jest dokładnie to, co robi Evil HR Lady, czyli moja ulubiona zła pani od HR-ów, czyli flip it to test it, czyli obróć, żeby przetestować. I to przepięknie pokazuje, jak część ze stereotypów płciowych, część z rzeczy, które my kojarzymy z płcią i uważamy, że są oczywiste, wcale takie oczywiste nie są. Czasami są głupie, czasami są śmieszne, czasami są niebezpieczne, a czasami po prostu martwią. I to jest taka książka, która mega daje do myślenia pod takim kątem i naprawdę bardzo mocno mnie poruszyła. Ona już mnie niestety tak nie bawi jak 10 lat temu, plus część rzeczy, które tutaj są, były rewolucyjne na tamte czasy, natomiast na ten moment, przynajmniej w mojej bańce informacyjnej, są całkiem oczywiste. I stwierdziłam, że w sumie chciałabym Wam przeczytać parę fragmentów, żeby dać Wam też przedsmak tego, jak ta książka w ogóle działa. Więc to jest akurat fragment z Królewny Śnieżki. Jakby to polega na tym, że każda baśń najpierw jest omawiana, potem jest w tej wersji na opak i możecie sobie przeczytać tą baśń w wydaniu Agnieszki Suchowierskiej i na koniec jest rozmowa podsumowująca. I to jest z tej rozmowy podsumowującej. Tak jak mówiłam, to jest o Królewnie Śnieżce. Szklana trumna to coś w rodzaju witryny sklepowej. Śnieżka jest eksponowana jak manekin na wystawie albo jak prostytutki w Amsterdamie. Baśń o niej to historia śpiącej królewny w wersji hardkorowej. Pierwsza leży jak nieżywa 100 lat w łóżku, a druga w trumnie. Pamiętaj, że jeśli będziesz chciała kogoś poderwać i wyjść za niego za mąż, masz udawać trupa. Tylko postaraj się seksownie wyglądać w trumnie. Wtedy na pewno znajdzie się zbawca i cię uratuje. Więc to a propos właśnie tego, jak dziewczynkom się wtłacza do głowy bierność i zdobywanie mężczyzn.
To, co mi się też podobało, to inny fragment. To jest też z Królewny Śnieżki, tylko inna po prostu część. I to było ogólnie w kontekście wszystkich baśni. Że każdy z nas widzi inną rzeczywistość, którą uznaje za prawdę. Każdy ma swoje klapki na oczach. Każdy z nas żyje w świecie własnych fikcji i wyobrażeń. Wierzy w to, co mówi mąż, żona, co jest napisane w ulubionych gazetach czy na etykietach ulubionej marki jogurtów. Spośród wielu wersji świata wybieramy taką, którą nam najbardziej odpowiada i wierzymy w nią. Wielu rzeczy po prostu nie możemy albo nie chcemy sprawdzić. Najważniejsze, żeby to, co uznajemy za rzeczywistość, pasowało do naszych przekonań. I to jest typowo na temat efektu potwierdzenia i tego, jak to tak działa w praktyce i jak po prostu przez baśnie się to też programuje w małych dzieciach. I ostatni fragment, który chcę Wam przeczytać, jest z bajki o Kopciuszku. I o tym jakby po co w ogóle jest Kopciuszek. Kopciuszek musi odkryć w sobie księcia, czyli pokochać wszystko, co przydarzyło mu się w jego trudnym życiu. To, kim był najpierw i to, kim stał się potem. I to, z kim zawsze był i będzie. Kopciuszek musi pokochać samą siebie, tym samym zwyciężając macochę w sobie. Także to jest też o tym, że bajki nie są do końca głupie, tylko po prostu nie zawsze jako dorośli jesteśmy w stanie wyciągnąć z nich to, co trzeba i przekazać dzieciom. Także tak czy siak, super książka, bardzo jakby bardzo otwiera głowę i pozwala ją trochę przewietrzyć na nowe, ciekawsze koncepcje, także serdecznie polecam. Ona jest, z tego co wiem, dostępna w niektórych bibliotekach, więc nie będzie łatwo ją dostać, ale myślę, że warto po prostu się postarać, bo ona naprawdę jest mega ciekawa. Drugą książką jest coś, o czym też już Wam mówiłam, i to jest książka, która nazywa się Cyfro Dziewczyny. Super książka o tym, jak wyglądało wczesne IT, wczesna branża IT w Polsce. I to są lata, tak naprawdę od II wojny światowej, druga połowa XX wieku, za czasów PRL-u. I coś, o czym pewnie bardzo mało osób wie, ale o tym jakby jest to tutaj oczywiste w tej książce, że IT w Polsce zaczęło się od kobiet. To kobiety były programistkami, to kobiety budowały komputery. Znacznej części. Głównie dlatego, że w tamtym czasie było to zajęcie dla pasjonatów, dla absolwentek działów matematycznych i były dwa główne ośrodki w Warszawie i we Wrocławiu. I to było zajęcie, które nie było jakoś wybitnie płatne, dlatego kobiety były po prostu, miały więcej przestrzeni, żeby się w nim spełniać. I to, co jest absolutnie niesamowite, jak wiele z tych kobiet zrobiło absolutne kariery. Włącznie z kobietami, które wyjechały na zachód, do Francji, otwierały własne firmy, robiły bardzo dobre pieniądze w czasach PRL-u, właśnie będąc programistkami i po prostu pracując w IT, a przy okazji po prostu były odkrywcami, były wynalazcami wielu, wielu różnych rzeczy. Książka jest okraszona bardzo dużą ilością zdjęć, szczególnie zdjęć właśnie programistek, często też przy pracy. To są wszystko zdjęcia archiwalne. To jest cała tak naprawdę historia branży i myślę, że dla dziewczyn, które tak jak ja pracują w IT, to jest pozycja obowiązkowa i jednocześnie super budująca i pokazująca, że faceci to dopiero później przechwycili, jak się zorientowali, że jest w tym kasa, a tak naprawdę zaczynałyśmy my. To jest trochę książka w duchu książki, o której Wam też opowiadałam jakiś czas temu, czyli Algorytm Ady i o tym, że prawdopodobnie programowanie zaczęło się tak naprawdę od kobiety i to wcale nie jest taki męski zawód, jak próbuje nam się wmawiać i jak to dzisiaj wygląda, więc wiecie, dziewczyny na traktory, dziewczyny do komputerów. W każdym razie, chodzi mi o to, że ta książka daje naprawdę do myślenia i pokazuje całą historię działów. Pokazuje zmagania też z sowieckimi tak naprawdę okupantami i z tym, jak to wyglądało. To jest czasem śmieszne, czasem smutne. Pokazuje zmagania Polaków, którzy wyjechali. Jest tu w ogóle mnóstwo anegdot. Na przykład możecie się stąd dowiedzieć, dlaczego do jednego z pierwszych komputerów w latach 50. potrzebno było bardzo dużo prezerwatyw. I po co one były. Więc w każdym razie, to jest książka, która opowiada dużo ciekawych historii kobiet, które w IT pracowały. Te historie się przeplatają, pokazują, jak tworzono komputery, jak tworzono komputery Odra, jak tworzono komputery RAD. Wszelkie te stare komputery, które my kojarzymy z opowieści naszych rodziców i dziadków, one tutaj są opisane, pokazane. Jest cała historia tego, jak tak naprawdę po transformacji w 89, jak to wszystko też wyglądało, jak funkcjonował
zbudował ten biznes, także serdecznie, serdecznie polecam. Bardzo ciekawa pozycja. Momentami dłuży się, ale to po prostu jest tego typu książka dokumentalna, natomiast ja byłam tak zafascynowana tymi historiami, że przebrnęłam nawet przez te mniej fascynujące fragmenty. I kolejne trzy książki już będą cyfrowe, także okładki będą gdzieś tutaj w tej przestrzeni i zacznę od książki, która się nazywa Rework. Rework to jest książka, która mnie trochę zaskoczyła, się spodziewałam trochę innej pozycji, spodziewałam się czegoś, co byłoby bardziej samorozwojowe i bardziej takie o zarządzaniu sobą w pracy i tak dalej. Natomiast to jest książka, która opowiada o zarządzaniu biznesem. I opowiada o zarządzaniu biznesem na podstawie małej firmy ze Stanów Zjednoczonych, firmy programistycznej, która kilkanaście, dziesiąt prawdopodobnie lat temu zaczęła swoją działalność z systemem CRM, Customer Management System, CMS, różne są te systemy. W każdym razie chodzi o to, że to jest system do zarządzania relacjami z klientem. I oni zaczęli jako bardzo mała firma i wbrew temu, co jest tendencją w rynku kapitalistycznym, wcale nie rozwijali się na zasadzie ogromnej korporacji, tylko trzymali się w małej strukturze. I jest właśnie o tym, jak można inaczej myśleć o biznesie, jak inaczej można prowadzić biznes, jak można to robić z pozycji małego gracza, który cały czas jest istotny na rynku. Bardzo dużo jest o tym, jak tworzyć produkty, jak myśleć o produktach, jak te produkty przygotowywać do wypuszczenia na rynek. Ale na przykład dział, który mi się super podobał, to był dział o obsłudze klienta. I o tym, że klienta należy słuchać w określony sposób, że klienta należy traktować w określony sposób, że pewnymi rzeczami należy się przejmować, innymi nie trzeba się przejmować. Bo jest taka tendencja, to już jest jakby moja branża, więc jest taka tendencja, żeby się przejmować absolutnie wszystkim we wsparciu klienta, co też jest błędne, bo to powoduje, że się rozpraszamy na zbyt dużo kierunków. O tym, że jakby decyzje podejmowane na podstawie wsparcia klienta muszą mieć też pokrycie biznesowe. I to wszystko jest opowiedziane w tej książce w taką dość lekkiej formie. Książka jest dość krótka, więc to jest w sumie fajne, że faktycznie szybko się ją czyta. I faktycznie ona mi tak dała do myślenia a propos różnych tematów. Ja na ten moment nie prowadzę biznesu, więc jakby nie zastosuję jej bezpośrednio. Natomiast powiem wam, że zupełnie pokazała mi zupełnie inne myślenie o tym, jak można prowadzić firmę. No bo ja jednak z wykształcenia jestem po zarządzaniu, więc znam ten taki kanon, tak? Wiecie, słoty, nie słoty i tak dalej. O, to też było ciekawe na przykład, że w Reworku mówią wprost, żeby się w ogóle nie przejmować konkurencją, bo jak się za bardzo przejmujesz konkurencją, to zaczynasz ją małpować i powtarzać i w rezultacie kończysz z kopią, a kopia nigdy nie będzie tak dobra jak oryginał, bo nie masz dostępu do oryginalnej myśli, do oryginalnej intencji, którą się ktoś kierował. Więc jakby dużo jest ciekawych rzeczy tam opowiedzianych, które warto przetworzyć po prostu na swoje różne codzienne sprawy, a większość z nas, jeżeli pracujemy, to i tak pracujemy w jakichś firmach, więc fajnie też od wewnątrz popatrzeć, jak można te rzeczy zastosować, także całkiem ciekawa pozycja. Książką, której nie planowałam czytać, natomiast tak się złożyło, że jechaliśmy do Polski z Polski, co w sumie jest jakieś 12 godzin jazdy samochodem. I stwierdziliśmy, że chcemy przesłuchać książkę ja i moje przyjaciółki, idiotki. My, ponieważ ja i mój mąż, a to dlatego, że okazało się, że osoba, którą znamy, jakby jej historia jest w tej książce i oboje byliśmy bardzo ciekawi tej konkretnej historii, więc stwierdziliśmy, że przesłuchamy. No i jak już zaczęliśmy, no to już po prostu przesłuchaliśmy całą książkę. I to nie jest tak, że ta książka mnie jakoś bardzo zaskoczyła, bo ja się spodziewałam bardzo długiego, idiotkowego podcastu. Ja słuchałam podcastu Ja i moje przyjaciółki idiotki, w związku z tym jakby tego się spodziewałam. I faktycznie, książka jest pełna różnych historii i anegdot. Czasami śmiesznych, czasami strasznych, czasami po prostu bardzo smutnych. Niektóre z tych historii się trochę dłużą, ale w większości są one dość ciekawe i tak jakby słuchając tego, faktycznie słyszy się, że to jest prawdziwa historia, że nikt by tego nie wymyślił. Zresztą to jest ulubione powiedzenie mojej mamy, że żaden reżyser filmowy jeszcze niczego nie wymyślił, to wszystko się już zdarzyło. I ta książka jest pięknym przykładem tej tezy. Natomiast to, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, znaczy może nie, że zaskoczyło, ale jakby było dla mnie bardzo pozytywne w tej książce, to, że Okuniewska współpracuje z ekspertami, z prawniczką, z psycholożką, z dziewczynami z Ośrodka Przeciwdziałania Przemocy. Chyba to tak było. W każdym razie, jakby nie opiera się tylko i wyłącznie na swojej intuicji i na historiach, które dostaje, ale też posiłkuje się autorytetami, co było mega istotne na przykład przy rozdziałach na temat uzależnień, na temat toksycznych relacji,
na temat kończenia związków, zarządzania pieniędzmi itd. I powiem Wam zupełnie o komunikacji bez przemocy. Powiem Wam zupełnie szczerze, że ja jako osoba, która jest w długoletnim, bo już 12-letnim związku, która ma bardzo dobry związek, nauczyłam się mnóstwo z tej książki, ale niekoniecznie o związkach romantycznych. Stwierdzam, że mnóstwo z tej wiedzy, która tam jest, szczególnie właśnie o komunikacji, o różnych takich podbramkowych sytuacjach, to są rzeczy, które możecie zastosować po prostu w życiu, po prostu w każdej innej relacji. I to jest coś, co jest dla mnie ogromnym plusem tej książki i dlatego chociażby będę ją polecać. Słucha się jej bardzo przyjemnie, no bo to jest wszystko głosem Asi Okuniewskiej, jej językiem, jej bardzo specyficznym poczuciem humoru, także faktycznie klimat jest zachowany, a przy okazji treść jest często zaskakująca i często bardzo pomocna. Okej, i ostatnią książką jest coś, co mnie też znowu trochę zaskoczyło, bo jest to reportaż i reportaż nosi tytuł "W co wierzą Polacy?". I powiem Wam zupełnie szczerze, że ja tak nie do końca jakby sprawdziłam, o co chodzi, natomiast temat mnie zainteresował, bo bardzo, bardzo mnie ciekawi to, jak wygląda kwestia wierzeń w Polsce, w co ludzie wierzą i jakby ja się spodziewałam trochę bardziej wszystkiego w kontekście Kościoła katolickiego, ale nie, jest to równie ciekawe, ponieważ książka opowiada o tym, w co alternatywnie wierzą Polacy, w co wierzą równolegle z Kościołem katolickim, co często im w ogóle nie przeszkadza chodzić do kościoła. Mianowicie wróżki, jasnowidzów, wróżby, astrologów. Super książka, naprawdę. Historie tam pokazane są absolutnie niesamowite. I ja już nawet nie mówię pod kątem tego, że ja po prostu lubię te klimaty. Bardziej mówię to pod kątem tego, że jakby z takiego społecznego punktu widzenia jest to super ciekawe. Jacy są ludzie, którzy zajmują się tego typu działalnością? Jakie mają zasady? Czym się kierują? I to, co mi się mega podobało, to to, że reporter, który się tym zajmuje, ma bardzo otwarte podejście do tego tematu. On tak nie do końca jakby diagnozuje to, czy to jest prawdziwe, czy to jest okej, czy to nie jest okej. On nie wyraża takiego swojego zdania. On pokazuje jedną i drugą stronę. Momentami delikatnie obśmiewa temat, momentami mówi wprost, że w część z tych rzeczy zdarzyło mu się wierzyć po tych doświadczeniach, które miał. I jakby fajne jest to, że on tego nie diagnozuje, on po prostu bardzo dobrze pokazuje ten temat jako osoba, która nigdy wcześniej nie miała z tym do czynienia. Także to jest coś, co mnie niesamowicie zaciekawiło. Tam są pokazane bardzo różne metody wróżenia. Są karty tarota, są zwykłe karty, są wnętrzności zwierząt, są jajka surowe, są puszki po ciastkach pełne różnych dziwnych ziół typu żebro diabła i tego typu klimaty. Więc czyta się to ciekawie, bo to są po prostu tematy, z którymi na co dzień raczej się nie spotykamy, a z drugiej strony ilość ludzi i sytuacji, w których korzystają z tego, jest absolutnie niesamowita. To jest po prostu coś, gdzie jeżeli się z tego nie korzysta, nie ma się nawet świadomości tego, jaka to jest skala, jak to wygląda, jak popularne to jest i jak bardzo to koegzystuje z tym, jak lubi się w Polsce mówić, że Polska to kraj katolików. No więc tak, ale katolików, którzy przy okazji lubią też wspierać się pogaństwem. I często, tak jak mówię, ci ludzie w ogóle dwutorowo korzystają z tych systemów wierzeń i to jest coś, co mi się mega podobało. Także książka mnie bardzo wciągnęła i myślę, że to jest bardzo fajna taka dominanta właśnie do tego, co na co dzień wiemy i słyszymy na temat tego, w co wierzą ludzie w Polsce. Także książka była dla mnie bardzo smakowita, serdecznie ją polecam. I to była ostatnia książka, o której Wam chciałam dzisiaj opowiedzieć. Także kilka książek, które myślę, że mogą wydać się ciekawe z bardzo różnych pól, więc to też jest fajne, że każdy znajdzie coś dla siebie. I ja jestem na etapie wybierania książek na urlop, więc jeżeli macie coś ciekawego do polecenia, to koniecznie napiszcie mi w komentarzach. Oprócz tego subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z moimi filmami. A póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia.